i tak, wiesz, porozmawiać ze swoim ja, czyli No, ze sobą. rozumiem, musi nauczyć być asertywnym człowiekiem, żeby funkcjonować. Zobacz, jak jest zdominowany w domu przez wszystkich i do czego to doprowadza. Tu niby jest łagodne, dobre, tu się dowiadujemy, że to więzienie. Słuchaj, nikogo za 5 lat nawet nie zamykają w więzieniu, no sorry. Mówię, mi takie bajki nie powiesz. Przecież mówiłem, że miałem całą hodowlę, ponad 200 tych krzaków. Ja nic nie ukrywam, tylko musisz lepiej słuchać. Dobra, ja idę na swój lek. Trzymajcie się, miłego. Jezus Christ. Where is Salvatore? Kurna, internet mi tu nie działa. Fuck. Aha, zaraz się odpalę. Musiałem wyjść z innego live'a. Dobra, mikrofon trzeba wyłączyć. Wrócić. Kurde. Dobra, chciałem wyjść z fajnego live'a, pozdrawiam wszystkich ludzi, ale zaczęli mnie tam kroje za bardzo osądzać, mniej słuchać i kurczę, sami stwierdzili, że muszę sobie odpalić swojego live'a, a robię teraz rozciąganie, później bieg 3-kilometrowy do wojska, żeby poprawić czas. Kiedyś bardzo dobrze biegałem w Holandii, gdzieś indziej na setkę, teraz niestety mam inne atrybuty jak siłę, może taką sprawność bokserską, ale do biegu to jest komedia, bo pierwszy mój bieg 3-kilometrowy zakończył się 17 minut 45 sekund, kolejny 17 minut, a teraz zeszłem na 16 sekund. Wczoraj dość z chłopakami młodymi poćwiczyłem na siłowni, mam mocne zakwasy, dlatego teraz się rozciągam z książką taką kalistyniczną, tam są fajnie opisane ćwiczenia. Jak ktoś chce, może się dołączyć, albo wejść w jakąś tam konwersację, czy ma pytanie na temat sportu, czy ma sam jakieś uwagi albo przemyślenia. Lubię dyskutować, lubię rozmawiać nie tylko na te tematy sportowe, ale inne też, nawet polityczno-religijne. Nie mam z tym problemu. Chciałbym się nauczyć lepiej wysławiać i żeby zapanować nad ludźmi, żeby rozwiązywać te problemy, nawet kiedy mamy inne zdanie, żeby było ten szacunek, poszanowanie i może jakaś tam akceptacja. No i żeby właśnie na tych, tak jest Jato, który prowadzi takie na szerokie, można powiedzieć, dyskusje i tam jest 6 osób i mam pomysł, żeby jak można by było jeszcze lepiej to usprawnić, wykorzystując na przykład kamery. Tylko to trzeba by przetestować. Dobra, dalej kontynuuję to rozciąganie, a później będę pobiegać. Już jest, kurczę, pierwsza godzina. Nie wiem jak u was, u mnie jest mocno pochmurnie. Tak, te ćwiczenie jeszcze zrobić. Dobra. Ja kocham rozciąganie, chociaż robiłem takie błędy, że długo go nie stosowałem. Trudno mi się zmusić do tego, a jak się zmuszę, to już to lubię. Kiedyś za czasów licealnych chodziłem na jogę. Większość dziewczyn była i taka siara, bo dziewczyny są bardziej rozciągliwe, ale to nic. Fajnie było to przełamać, pójść tam. Teraz też jak grałem kiedyś w odbojach w piłce nożnej, to dziewczyny na boisku robiły właśnie takie jogę z jakimiś ćwiczeniami. Mówię, chłopaki, chodźcie, po treningu się dołączymy, porozciągamy. Będzie was mniej bolało, ale tylko ja się dołączyłem. Jakby ktoś chciał dołączyć, to niech napisze na czacie, bo tam z tyłu na kamerce musiałbym kogoś akceptować na wejście.
Ona jest na razie, żeby tu była lepsza jakoś, bo to jest starszy mój telefon, który też się go kiedyś podbędę, bo na razie mam dwa abonamenty. Nie wyszło mi trochę z planami, ale może jeszcze to nadrobię. Jako trener personalny, czy w innych umiejętnościach, które w życiu z czasem nabrałem. To też fajne ćwiczenie. Teraz coś takiego. Czekam też, dzisiaj przyjdzie wzmacniacz, bo jakby mi się zepsuł na siłownię i mam z tyłu, wy nie widzicie, jest telewizor. I też bym mógł włączyć jakieś ćwiczenia, czy muzykę byłoby raźniej. A że dwa telefony chodzą, to jeszcze mogę z głośnika, ale przynajmniej potrenuję monolog. A może za chwilę ktoś wejdzie na dialog. O, kot, koci grzbiet. To pamiętam, jeszcze by trzeba nazwę się uczyć, przeczytać. Też fajne by było ćwiczenie, jako trener personalny się dokształcić. No już powoli się czuję, że mogę te 3 km przebiec. Ciekawe jaki czas teraz będzie. Ale będę mokry jak szczur. Aha. No dzisiaj jest który? Kto wie, który dzisiaj jest piąty? 28 do wojska. Najgorzej wychodzi mi te bieganie. Podciąganie i brzuszki na lepszym levelu. Też fakt, że to nie było jak miałem, byłem na WF-ie albo w późniejszym czasie. Chyba najlepszą formę miałem taką kondycyjną w wieku 25-27 lat. W Anglii, czy może jako nastolatek w Holandii. Już parę tego, to ciężkie. Jak tam pan dzień mija już po południe, kolejny dzień będzie się powoli kończył. Kolejny jutrzejszy będzie się zaczynał. Czy macie coś takiego, że wstajecie i czujecie tą radość, że dostaliście kolejny dzień, nie możecie już się doczekać swoich czynności, które będziecie wykonywać, czy raczej jesteście, że o kurde, znowu tu jestem, wstałem, muszę się rozbudzić, mam tą pracę, którą nie lubię, ale poznam znowu ludzi i coś może fajnego się stanie. Rozkręcam się, wypiję kawę i już ten dzień jest lepszy. Czy mogą być jeszcze inne warianty? W sumie mnóstwo różnych wariantów. Znałem też ludzi, którzy szli do pracy, bo nie chcieli być w domu. I byli tam nawet godzina. O, kolejne fajne rozciąganie. Dwugłowego. Rozciąganie zginaczy bioder. Większość osób ma problem z nadmiernym napięciem mięśni zginaczy bioder. No na pewno też należy do tej listy. O kurczę, widziałem, że mam krzywy kręgosłup. Dobre te kamery, kurczę, jeszcze więcej. A tam na tym. W sumie zobaczę, czy na starym telewizorze mógłbym wyświetlić TikToka, żeby obserwować ten ekran złączony. Też by było dobre. Poczytamy sobie, jak nikogo nie ma, ciekawostki. Uniknij na jednej, nie, a to wykonywanie to nie, funkcji mięśni pośladkowych, czyli tu też się rozciągają nasze pośladki. Poprawa gibkości zginacza będzie miała korzystny wpływ na twoje wyniki w wyskokach. O, jak ktoś trenuje skok w dal, jakiekolwiek wyskoki, na przykład piłkarskie nawet, do, na przykład do główki w centrowaniu, to poprawią mu się wyniki, jeśli będzie się tak rozciągał. W wyskokach i innych ćwiczeniach angażujących mięśnie dolnej połowy ciała. Kurczę, czyli bardzo wartościowe rozciąganie. Kolejne widzę, że jest bardziej skomplikowane. Nie wiem, czy uda mi się go wykonać, bo to jest rozciągnięcie mięśni pośladkowych. Mięśnie pośladkowe są dużą i silną grupą mięśniową,
Nic więc dziwnego, że ich mobilność i szybkość ma duży wpływ na wyniki osiągnięcia przez Ciebie w biegach, skokach i innych ruchach opartych na mięśniach dolnej połowy ciała. Teraz tak, usiądź z jedną nogą wyprostowaną, a drugą nogą powinna być podkurczona. Nie wiem, czy widzicie te obrazki tutaj, mniej więcej powinno być to coś takiego. Jedna noga idzie tu, ale z moją mobilnością jest gorzej i ta się dociąga tą. A tu sobie pomagamy rączkami. O kurczę, dobre to jest. Powiem wam, mocne. Miałem na przykład na instruktorze trenera personalnego uczyli, żeby w tym bólu trochę wytrzymać, poluzować, odpocząć i znowu nasilić, żeby ten ruch, czy ta mobilność się zwiększyła. Znowu przytrzymać w tym bólu, żeby przyzwyczaić się do niego i ta mobilność się zwiększała. W międzyczasie, jak mu umiecie, to sobie jeszcze bardziej dociskacie. Nie, teraz nóżkę. Kurczaki. To jest coś takiego jak masaż tajski, który wywołuje dużo bólu, ale ogólnie bardzo nam pomaga. Tam się, no w sumie coś podobnego, tam rozmasowujemy punkty spięcia mięśniowego, a tutaj znowu rozciągamy. Jak włókna mięśniowe są rozciągane, zmniejsza się na przykład zakwaszenie, albo mobilność się też ruchowa nam zwiększa. Piękna rzecz. Ja robiłem, jak byłem młody, taki błąd, że dużo ćwiczyłem z ciężarami, nie rozciągałem się i mój zakres ruchowy szybciej się ograniczał. Rozciąganie łydek. O, przeczytajmy, co nam łydki dają, jak je rozciągamy. Mięśnie łydek są odpowiedzialne między innymi za obciągnięcie palców stóp oraz utrzymywanie równowagi i stabilizacji stóp. Ich sztywność może być przyczyną problemu z przyjęciem pozycji głębokiego przysiadu. Jak ktoś nie umie głęboko przysiad robić, to niech zacznie rozciągać łydki, mianowicie pozycji podporem przodem, krzyżujemy nogi. Pytanie, czy idziemy do przodu, czy do tyłu? Czyli wypchnij piętę do tyłu, aż poczujesz rozciągnięcie, czyli do tyłu czuję to rozciągnięcie. Przytrzymaj pozycję przez 15 sekund, a następnie zmień stronę w tej pozycji. No to tak jak wam mówiłem, 15-20 sekund, czy 5 choćby, trzymamy w tym bólu i rozciągamy tą łydkę, wypychając piętę do tyłu. Ja nie umiem dotknąć ziemi, ale przypuszczam, że ktoś by umiał w tej pozycji dotknąć ziemi piętą. Pokazałbym wam inne też ćwiczenie na to rozciąganie. Znam. Zmieniam teraz nogę i wykonuję podobny ruch. Przyciągam piętę do ziemi, rozciągając łydkę. O, pięknie. Jeszcze barkami można sobie pomóc. O kurczaki, chyba skurcz będzie mnie chwytał. Niedobrze. Zakończam. Magnes i pomidory, przynajmniej tak słyszałem na skurcze. Next, please. Oszukiwanie w trakcie ćwiczeń. No, może kiedyś inaczej to przeczytamy. No nie gadajcie, że ten rozciąganie mi się skończyło. Chyba pominąłem parę ćwiczeń. Pojadę do tyłu. Tak, czegoś nie zrobiłem. To robiłem z rollerem. O, roller to jest coś takiego, że możecie się rolować w różnych płaszczyznach. Ja jeszcze widzę, że tu nie zrobiłem parę ćwiczeń, to się cofnę do tyłu na górne partie. Nieprawidłowo, ale nadrobimy. Czyli rozciąganie pierścienia rotorów, czyli mięśnie rotacyjne. Mięśnie pierścienia rotorów odpowiadają za ruchy ramion, dlatego powinny być rozciągane przed każdym ćwiczeniem angażującym stawy ramienne. Chwytki lub gryf sztangi w sposób
zaprezentowany na zdjęciu, powinien być dociśnięty do wewnątrz części ramienia. Czyli zaraz, to będzie trudniejsze. Czy ja to skumam za pierwszym razem? Mamy gryf. Jeszcze raz przodem. Lewa ręka. Tak łapie? Jakim cudem? No tak. Tak łapie. Prawa, tak. Już mam z tym problem. A później. A! O! Dobre! Dobre! Prawa ciągnie, a lewa rozciąga. Mały zakres mam. Ale to boli. Felernia, dobra, 15 sekund. Raz. 5, 6, 7, 8, 10. Dobra, a zanim zamknę, to wolałbym chyba, żeby była inna kamera, inna perspektywa. O Bartku Kubickim, kurczę, nie znam chłopa. Musiałbym zobaczyć na Google, może go kojarzę, nie? Ale na pewno fajny gościu. W sumie wszystkich lubię. Jak nikt nie sprawia nieprzyjemności czy jakichś innych tam rzeczy, komuś kłopotów, to jak najbardziej szanuję. Teraz jak zmienić tą perspektywę? Coś tu się przypala. Ja to kiedyś umiem. Nie, to nie tu. Goście. Stawienie, albo jedna siatka, albo coś. Jest siatka. Przełącz. Ten telefon ewidentnie się grzeje. Dobra, zrobię to z drugą ręką. Czyli jak tu brałem tak, teraz tą rękę będę brał tak. Tą tak. O, i on rozciąga. Ewidentnie muzyka byłaby tu jeszcze przyjemniejsza. Ciekawe, czy ktoś mógłby zrobić ten drążek tak, żeby doszedł na przykład do godziny, ja dochodzę do godziny drugiej i się krzywię chyba już na kręgosłupie, no. A ktoś by doszedł do godziny trzeciej czy czwartej, na pewno myślę, że ta mobilność tych stawów macie większą ode mnie. Ogień. O, widzę coś przyjemniejszego. Przechodzimy na kolejne. Kurczę, to taka ulga jak przy morsowaniu się wychodzi z wody. Masaż okolic pach. U większości ludzi okolice klatki piersiowej, a pach pozostają w chronicznym napięciu. O, to jak chroniczne napięcie to niedobrze, to dlatego proponuję masaż. To konsekwencja współczesnego stylu życia, spędzania wielu godzin na biurkiem lub kierownicą samochodu. Skutkiem tego są mięśnie przednich partii ciała podlegają skróceniu i napięciu. Zaś mięśnie pleców stają się rozciągnięte i osłabione. To dlatego później mamy problemy z jakąś kontuzją pleców, nie? Bo, znaczy kręgosłupa, bo jak mięśnie pleców są osłabione, to słabiej nam trzymają kręgosłup. Zmiany te możemy korygować poprzez masaż wokiem piankowym określonych partii ciała, w tym okolicach pach. Dobra, nigdy nie robiłem tego. Czas zacząć. Czyli to wygląda tak. Żmucie tą rękę do przodu jedną, druga jest gdzieś tu. I masujecie tym wokiem piankowym okolice pach. Tylko jak ten koleś jeździ? Aha, dobra, może tak. U kurczę, ale ból, ale tam mam spięcie. O, widać, że tego nie robiłem. A ten wałek jest mało bolesny. Jak ktoś ma taki wypustowy, twardy, to by było jeszcze gorzej. Jesus Christ, kto zna ten ból? Niedobrze. Widocznie to mięśnie ma bardzo spięte, no.
To muszę powtarzać częściej, bo tu jest problem. Albo poproszę koleżankę, żeby mnie tam wymasowała w zamian za masaż inny. Działa. No, tu podobnie, ale troszkę mniej. Chyba, że nacisk jest mniejszy. Jak ktoś tu jest, jak myślicie, czy poprawię dzisiaj czas? Będę miał mniej niż 16 minut i 10 sekund na 3 km. Bo jestem zmęczony dzisiaj, tylko się właśnie rozciągam. Bo na razie to bardziej jestem zrelaksowany. I za cholerę się nie chce iść biegać, tylko niestety trzeba się zmusić. Mam wolne, opiekuję się mamą, bo ma półpaśca, to mogę lepiej się przygotować do tego wojska i ten czas zwiększyć. Marcina, dziękuję, że mi dał radę, żeby rozłożyć swoje siły na takim biegu. Tylko, żeby być w czymś lepszym, trzeba niestety praktykować coś, zregenerować się i mieć lepszą tą kondycję. Albo nadrobić to, bo są niestety pamięć mięśniową. O, tego nie zrobię, bo nie mam nigdzie, że tak powiem, podciągania łopatki jednoręcz. No nie zrobię tego. Nigdzie nie widzę takiego wykorzystania. Muszę tu kiedyś sobie zrobić drążę. To wtedy bym to uruchomił. O kurczaki, to też jest wiz. Tutaj znowu jest pompki, łopatki na poręczach. Dziwne, ten na poręczach mógłbym zrobić, bo mam je w garażu. Tylko o co w tym chodzi? Drugie ćwiczenie bazujące na wypychaniu łopatek właściwie mogłyby się nazywać odwrotnym wznosem barków łopatkami, ponieważ wykonywany ruch jest przeciwstawnym tradycyjnym wznosom barków. Tego rodzaju pompki zwiększają się mięśnie odpowiedzialne za ruch łopatek, a ćwiczenie takich jest stanie na rękach, waga i poprzednie przedmioty innych wykorzystywane z dłońmi opartymi na podłodze. Czyli jak będziemy wykonywać to ćwiczenie, to sobie wzmocnimy mięśnie odpowiedzialne za stanie na rękach, wagi w podporze przodem. A wykonuje się je, ustaw się w pozycji szczytowej, pompki na poręczach, zachowując podstawę neutralną. Czyli co, taka pozycja musi być. Opuść ciało tak, aby barki znalazły się na wysokości uszu. Ramiona powinny być całe proste. Łokcie zablokowane. Czyli co, łokcie blokujemy, a barki na wysokości uszu. Czyli tylko barki opadają, a reszta wszystko jest zablokowane. Z tej pozycji wypchnij całe ciało jak najmocniej w górę, jednocześnie opuszczając barki jak najniżej. Najniżej? Nie zginaj rąk w łokciach, wykonuj 10 powtórzeń. Jak barki jak najniżej? Upadam tak, wypycham ciało, to barki idą... Aha, jak najniżej, racja. Dobra, idę po to urządzenie, bo mam takie dwa stojaki, to wykonamy. A dlaczego by nie? Dajcie mi tylko 30 sekund i tu będę. Albo minutę. I wiecie co, coś mnie ośliło, że mając tą poręcz, to mam też
ten drążek i może mi się uda te poprzednie ćwiczenia zrobić. Trochę w innej wersji, ale może się uda. Czyli mamy jedną poręcz. Aha, wracam. Oj, be back. Już drobinę, tylko użytkując te poręcze zauważyłem, że jednej gumy mi brakuje. Chyba to przez to nie będzie mniej stabilne, chociaż one są mniej stabilne. Dobra, czyli tak, pozycja. Taka, do góry. Dajemy w dół barki, a łokcie zablokowane, tylko barki opadają. Ciężka sprawa. I do góry. Opadają do uszów i do góry. Ciężkie to. Nigdy tego nie robiłem. To technicznie jest to słabsze. No, 10 razy było 8. To nic. Te podciąganie łopatkami zrobimy. Czyli jeden z ćwiczeń efektywniejszego ściągania siły mięśni kontrolujących łopatki jest ruch, który jest większym zwykłym nazwać podciąganie łopatki. Ćwiczenie to pozwala znacznie zwiększyć siłę, ponieważ zmusza do pracy całe ciało. Złap drążek na chwytem i wykonaj zwis na ramionach pozycji, pozostając całkowicie wyprostowany. No ja tego nie zrobię, całkowicie wyprostowany. Pod chwytem pewnij się, że twoje łopatki są uniesione. Barki powinny znajdować się niedaleko uszu. Mogą ich nawet dotykać. Czyli to jeszcze są dwa etapy. Ale przećwiczmy to. Mamy ten nasz drążek. Ja nie będę wisiał. Nie, niestety nie wykonam tego nawet tak, jakbym chciał. Będziemy to kombinować. Pójdziemy na jakiś drążek gdzieś indziej. Klop sztanga. Kto wie, kto to jest, co to jest klop sztanga? Na tym bym to wykonał. Tylko ja mam klop sztangę też małą. Pompki. Pompki łopatkami, bo tego jeszcze też nigdy nie robiłem. A to chyba już nie będzie potrzebne. Damy to na miejsce. Że dużo czasu nie mam, to wykonuję tylko jedną serię. Jak na razie. Za parę dni zwiększymy objętość tych ćwiczeń. Zobaczmy, jak wyglądają pompki łopatkami. To nie jest codzienne ćwiczenie, no na pewno, bo nie robiłem ich. Doskonale przygotowuje do wykonywania różnego rodzaju wag. Można je określić jako ruch wypychający przez silne zaangażowanie mięśni sterujących łopatkami. Przyjmij pozycję jak do zwykłej pompki, zachowaj postawę neutralną. Dobra, czaję. Opuść klatkę piersiową ku podłodze, jednocześnie ciągnąc łopatki, nie zginając łokci. Opuść klatkę.
Pokuś klatkę ku podłodze, jednocześnie ściągaj łopatki, nie zginając łokci. Pokuś klatkę na dół, nie zginając łokci. Fak. Pokuś klatkę ku podłodze, jednocześnie ściągnij łopatki. Nie zginaj łokci, dobra. Po osiągnięciu dolnej pozycji pompki odwiedź łopatki na zewnątrz i wypchnij kręgosłup ku górze. Czyli takie ćwiczenie. I to miało być dynamiczne, tak? Dobre, to jest rozgrzewka, poprawa mobilności i głębokości, no świetnie. Jeśli ktoś by chciał, żeby przeczytać mi, po co jest rozgrzewka albo mobilność, to mogę to zrobić, ale ja bym zakończył powoli i polecimy na te 3 km. Uff, lewo mi się nie chce, ale co zrobić, trzeba się niekiedy zmobilizować, pobudzić endorfiny. Więcej pytuń, tu my, tu nie mamy. Ale 3 osoby były z nami. Kurczę, pozdrawiam. Kogo my tu mamy? Zaraz sobie zobaczymy. Ja, ty, my. O, dobre. Podoba mi się. Ja i ty, my. Damy obserwację. Jakub Paletewicz. Kurczę, Juventus Turyn. Ja też kibicuję. Patrz, tam mam flagę nawet. Szkoda tylko, że im się tak nie wiedzie i takie są różne ich losy, jeszcze masz jak ten, jak Ronaldo. Ronaldo. To też tak może być, jak kibicujesz samemu Ronaldo czy Juventusowi. Jestem tego niezmiernie ciekaw. Dobra, zaraz się z wami pożegnam i trzeba będzie lecieć na ten bieg. Co tam, to tylko potrwa 16 minut do 15 minut, nie? Dychnę sobie fajnie, jestem rozgrzany, jeszcze postawy trochę rozgrzeję, bo miałem też kontuzję kostki na treningach odboju w piłki i będziemy ruszać. A zobaczymy tego Bartku Kubickim. Zobaczymy, kto to jest ten Bartek Kubicki, bo no i byłem zobaczyć tego Bartka Kubickiego, na pierwszy rzut oka to bym powiedział, że to chyba jakiś influencer, który działa w jakichś tam płaszczyznach, ale musiałbym więcej poczytać, to może bym się i wypowiedział. Weźmiemy słuchawki w uszy. Ja, ty, my, kurczę, co on ma za profil, zobaczymy. Co on ma za... To musi być jakiś młodzieżowiec, bo tam jest Minecraft, był Leo Messi. No, czyli, kurczę, jak ktoś ma zainteresowania z Minecrafta, to może... Robiliśmy jakieś cele budowlane. Coś piękne. Ja mogę tu z wami jeszcze zrobić tą rozgrzewkę na stawę szybką. I przebiegniemy te 3 km, nagramy TikToka, jak nam poszło i czy poprawiliśmy ten czas, czy będzie gorszy. 3 km, ale pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej, to kilometr mnie przerażał. Tu
kurde, przebiec kilometr, to było coś. Łukasz Lajwa. Kto jeszcze tam prowadzi ze znajomych? Kurczę, pokończyli chyba, poszli spać. Mruwa jest. Reszta nieobecny. O, Mirek tam na pewno znowu mówi na tematy polityczne. Super gościu. Zachęcam go, żeby wziął sprawy w swoje ręce i też zarządzał, bo on ma do tego predyspozycję. O, Marcin. Marcinowi to zawsze chciałbym pomóc. Wysyłają mu jeszcze na... Może da jakieś rady do tego biegu. Zdenerwowany już nie prowadzi live'a. Muszę jakoś zakodować, jak ma zdenerwowany na imię. A to jest... Zygmunt. Kurczę, ma takie staroświeckie imię. Ale nie jestem w stanie zapamiętać jakie. Jezus, dobra, czas mija. Rozgrzejemy te stawy. Kolana. Kolana najbardziej i, że tak powiem, staw skokowy. Raczej kontuzji nie będzie. A gdzie tu zrobić jakąś ten opinię? Otwórz w tle. Tutaj widget? Co to jest widget? To TikToka live, aby oglądał największe filmy live'a. Co to ten widget? Ciekawa sprawa. Tutaj widget. Jakiś plus, kurczę, ja nie czaję tego widgetu. O co w tym chodzi? O, wy to czajcie? Co to jeszcze idzie ciekawego zrobić? Ankietę na przykład. Czy na przykład się przebiegnie tyle? O, Kuba jeszcze pisał. Dzięki, Kuba. Trzeba poćwiczyć. Zostawiam ci opsa. Nie ma to jak wsparcie. Leciem. Muza. Gorzej jest z telefonem, kurczę. Wezmę chyba tam. Jak to się nazywa? Piotrówkę. Tam, żeby był telefon, muzyka i ogień. A rozgrzewkę zrobię już na dworze. Nie będę was męczył. Nagramy TikToka i zobaczymy, czy będzie jakaś poprawa. Żeby tak było na przykład 16 z groszami. 16:10, 16:12. Jakbym biegnął 6 minut na kilometr. Nie, to za dużo. 5 minut na kilometr. To by było 15 minut. Ale poniżej piątki też nigdy nie zeszłem. O, będzie ciężko. Trzeba się zmusić. Już zostało niewiele czasu, a trzeba mieć te 13-12 minut. A jak nic, to wiecie. Nic na siłę, jak to mówię. Serwus, trzymajcie się, do usłyszenia. Trzymaj się tam, ja ty my. Życzę ci miłej końcówki dnia. Dzięki, że byłeś. Zostawiam ci obserwację. I jedziemy.